Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Też Was witam. Zobaczcie, jak jesteśmy ubrani. Wpasowaliśmy się dzisiaj tutaj jak... Chodź tu bliżej. Mąż nie ma mikrofonu, ale powiedział, że będzie się przytulał do mnie, żeby było słychać. Zobaczymy, jak to będzie działało tu. To był żart. Dzisiaj świąteczny dzień, pierwszy. No i tak byli goście, posiedzieliśmy, ale ile można siedzieć? Natura bierze górę, człowiek cały czas aktywny, w ruchu i powiem Wam szczerze, że zaczęło mnie już nosić w domu za stołem i spanie, i zmęczenie, i kości mnie zaczęły boleć. I tak mówię do męża, chodź gdzieś idziemy, a on był cwańszy, bo zrobił sobie taki mały wypad do pszczółek. I tutaj podjurgał mnie, powiedział, że czosnek wyrósł, że jest duży. I powiem, że tak mnie to ruszyło, że nie wysiedziałam więcej w domu. Idziemy zobaczyć na czosnek. Ty mnie tu ładujesz pod włos, nie? Ale pod który? Wybierz sobie, masz do wyboru. Ale ty wiesz co? Tak razem przytulenie cieplej. Ojej. Pogoda jest dzisiaj, była dosyć fajna, chociaż wieje. Wczoraj dzień był taki pochmurny, ponury. Poszliśmy na pasterkę i jak wracaliśmy, to kropiło. I tyle, co żeśmy do domu weszli, jak lunęło, jak z wora lało, wiało. Także no, noc była taka dosyć burzliwa. A dzisiaj rano... W kościele podczas mszy wyszło słońce i cały dzień było. Teraz się pochmurzyło, wieje, ale mimo to jest u nas. Rano było 11 stopni, teraz patrzyłam w południe, jakoś koło chyba pierwszej, to było 13 stopni. Edziu był popatrzeć na pszczoły i jak? Robiły dzisiaj oblot? Nie, o tak coś tam sobie na oczkach siedziały. To, że oblot one robią teraz o tej porze, to też jest nie to, że źle, bo się wypróżnią i to też jest w sumie wskazane, jak one się tak oblecą, nie? Wskazane, no teraz trudno, to całkiem są te zmiany klimatu i te pszczoły też głupieją, jak i ludzie, bo nie wiadomo, nie wiedzą, jak się zachować. One powinny o tej porze siedzieć w kłębie, spać, no pszczoła ona nie śpi, tylko jest w takim letargu, one ogrzewają królową, zbijają się w kłąb i wytwarzają ruchem własnych skrzydełek ciepło i chronią królową. Zobaczcie, jak krety ryją po łąkach. Jest ciepło, robactwo cały czas utrzymuje się pod powierzchnią ziemi i one, idąc w poszukiwaniu właśnie robaków, są cały czas aktywne. One też powinny o tej porze siedzieć już głęboko w ziemi, zimować. Robaki tak samo, no ale jest tutaj u nas na zachodzie kraju dosyć wysoko na plusie i to wszystko zaczyna żyć. Tam na łące stoi woda, tam gdzie niżej. Jest dosyć sporo deszczy. Co też nas w sumie cieszy, bo tutaj te pola się napiją, nawodnią się i to wszystko z wiosny ruszy do życia. A tutaj jest cel naszej wędrówki dzisiejszej. Ogród po drodze pierwszy. Nie, drugi. Ale tak naprawdę drugi, bo pierwszy jest tam dalej. No i zaraz się przekonamy tutaj, jak ty mnie żeś pod włos załadował z tym czosnkiem. Czy on rzeczywiście wschodzi, czy jeszcze nie wschodzi, bo przy takich temperaturach może się okazać, że mogłam go sadzić dopiero teraz. No ale tutaj z racji tego, że zdrowie nam trochę obojgu poszwankowało, no, byliśmy zmuszeni posadzić prędzej. Dasz radę? Dwa kopce. Przy wejściu do ogrodu tutaj stoi woda w bruździe. No i tak jak mówiłam jesienią na filmikach, tu właśnie teraz, gdzie widać, gdzie jest ten taki ciemniejszy pas, ewidentnie odznaczony, jest
tak zwany dołek. I tutaj jest możliwość wymoknięcia, dlatego czosnek i cebulę sadziliśmy od tamtej strony wyższej, a tutaj zostało na kapustę. Zobacz, o tutaj wysypałaś śmieci. Co? Wysypałaś śmieci, cebula rośnie. Tutaj są resztki cebulki, którą wysypałam, wyrzuciłam. Taka ona była podpsuta i puściła korzonki. Szczypiorek zaczyna wypuszczać. Zobaczcie. Ale idziemy zobaczyć, jak tutaj wygląda to, co żeśmy sadzili. Cieszę się, bo nie widzę żadnego kiełka. Czyli jest dobrze, bo w tamtym roku o tej porze już miałam czosnek na wierzchu, a przyszedł styczeń. Przyszedł mróz. No. On to wszystko przetrzymał. Tak, a w tamtym roku w styczniu to już miałam szczypior na 15 cm, ale teraz w listopadzie przyszedł taka temperatura poniżej zera i tutaj przytrzymała to. Kulki. Tak, tutaj żeśmy sadzili kulki. Kiełków nie ma, to jest dobrze. Jestem zadowolona, bo nie będzie mi tutaj żółku. Nie mam rękawiczki, bo pogrzebam. Nie, nie będziemy grzebać, albo może dobra. Ja się rozłączę i spróbujemy tu coś wygrzebać. Czekaj, to tutaj w tych kopczykach było, nie? Tak. Tu? Tak, o? No tu gdzieś tutaj, bo to jest wydeptane i tutaj gdzieś... No dobra. Tu gdzieś w tym miejscu. Szukamy. To musi być głęboko. O, jest! Oj, ale mi się uda... Dobra, wyrwiemy jeden. O, ale ukorzeniony. No. Czekaj. Ja nie powinieneś go po co. A czy ja go wyrwę pokazać tutaj, wiesz? Ale ukorzeniony. O, ja kręcę, patrzcie. Patrzcie, jaki ma piękny system korzeniowy. Szczypiorek jest... na takiej wysokości, jeszcze tyle ma do wierzchu, także to, co mówiłam na filmach, sadzić go jak najpóźniej, on bardzo szybko puści system korzeniowy, i który idzie w głąb ziemi. Ukorzeniony dobrze czosnek później da to, że nie będzie tak się bał suszy, bo zobaczcie, korzeń już jest tak. Jeżeli on jest czosnek tyle, zobaczcie, pod ziemią, korzeń tyle, to już mamy tutaj jakieś 20 cm, ponad 20, i jak przyjdzie susza, no to 20 cm pod ziemią, on ten korzeń jeszcze urośnie, więc będzie jakieś 30 cm, będzie miał taką fajną możliwość pobierania wody. No co, wsadzimy go tutaj? No jakoś pomału. No jakoś go tu, wiem, korzenie powinno się sadzić na ten, ale no nie będę teraz tutaj ryć, jak dzika świnia w tym polu. Też tutaj, jak żeśmy sadzili, to zachowaliśmy tą odległość tych 5-7 cm od stożka wzrostu, a jeszcze jak Edziu tutaj na ten nakrywał, to taki troszeczkę kopczyk, tak jak widać, usypał. No i fajnie, bo nie wyszedł mi ten szczypior ponad powierzchnię i nie będzie później możliwości takiej, że on mi przemarznie i będzie żółk, będzie chorował. Fajnie, jestem zadowolona. O, moje stare kości. Teraz idziemy zobaczyć na pierwszy ogród, z kolei drugi, a tam zobaczcie, jaki piękny księżyc jest, pełnia. Także będzie ci się ciężko spać, jak będzie w okna świecił. Nie, mężu? A tak, tak, tak. Tak, 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 tak. Pola ładnie wyglądają, powietrze jest fajne. Fajnie tak jest się przejść, jak nie ma obowiązków. No teraz troszeczkę będzie luźniej, to częściej będziemy takie wypady sobie robić. Zakładamy, że codziennie. Boże. Ja zakładam, że codziennie. A ty mi będziesz dotrzymywał wiernie kroku. Tak ci to oto wyorałem ogród. Jest nasz ogród, nasza radość. Wyorany jest i on tutaj został zostawiony w skibie. Bardzo ładnie widać, no nie będziemy tam wchodzić, ale to już z drogi widać, że pięknie tutaj łapie wodę, łapie wilgoć. No i taka orka zostawiona na zimę daje to, że właśnie łapie wilgoć, mróz przychodzi, ścina to i później jak rozmarza, tworzy się bardzo fajna struktura tej gleby. Ona jest napulchniona, napowietrzona,
najpiękniej rodzi później. Na lekkich glebach to nie ma aż takiego znaczenia, bo ten, ale tak jak ktoś ma zwięzłą ziemię, no to ma ogromne znaczenie, bo rozsadzi tą skibę i z wiosny jest taka ładna, sypka ziemia do... Tak, pulchna. Tutaj jest nasza łąka, na której kiedyś były porzeczki, jak jeszcze moi rodzice gospodarzyli. Tutaj sąsiad miał porzeczki, później myśmy to pole odkupili już z Edziem, żeśmy je odkupili. I tam, gdzie te drzewa są, tam już płynie rzeczka. Kamera tego prawdopodobnie nie zbliży, ale tam jak się krety zemściły. Masa, o, tutaj nawet zobaczcie. Spróbuję pokazać na środku drogi. Wyrył. Będzie szynowania na wiosnę. Będzie. Trzeba będzie, bo do wiosny to one tutaj jeszcze się na tych polach bardzo zemszczą, będą żerować, bo prognozy też tutaj mówią, że będzie ciepło. Także te krety będą tutaj niestety ryć, a może i stety, bo no, my się jako rolnicy trochę na nie denerwujemy, ale jednak one też robią dobrą robotę, bo wyrzucają z głębszych partii gleby, glebę na wierzch, no i jednak spulchniają ją, nawet na łąkach później się przeszynuje. Szynowanie też jest bardzo dobrym zabiegiem pielęgnacyjnym. Później trawa lepiej rośnie, także no nic się nie dzieje bez przyczyny. A pójdziemy koło, zrobimy dookoła. Ale lasem pójdziemy? Nie. Co? Nie chcesz iść? No to jutro pójdziemy lasem. Jutro się wybierzemy na grzyby. A nigdzie nie tak, idę jutro. Tak, pójdziemy sprawdzać jutro, czy ma... Pójdziesz. Ty jeszcze nie wiesz, że pójdziesz, ale ja już wiem, że ty pójdziesz. Prawda? Tak. Ty zgadza się ze mną. Zobaczcie, jakie teraz piękne niebo jest. Wychodzą chmury. Tam za lasem nad Odrą leci dosyć pokaźne stado dzikich gęsi. Na kamerze, na bank ich nie będzie słychać, bo jest za daleko. My tutaj słyszymy. Ale tutaj jest na naszej łące woda. Stoi. Dawno już tutaj tej wody nie było, nie? No dawno. Uważaj, bo tutaj też jest. Stoi woda. A my się wybrali w butach wyjściowych. Tak, sianko będzie ładne. I tu w tym miejscu, jak byłam mała, miałam kilka lat, rodzice mieli truskawki. Plantacja truskawek była. Później te truskawki zlikwidowali. A my tu z Edziem, tutaj gdzie ten wrotycz uschnięty, sadziliśmy sosny chyba, tak? Czy brzozę? Nie sadziłem żadnej sosny. To nie za mnie było sadzone. To przed tobą chyba. A nie, to my z tatą, tak. Tak, bo to było przed 97 przed rokiem. Wielką wodą. Tak, i żeśmy tutaj cały ten kawałek, bo tu jest dosyć wysoko i tu jest piach, tutaj nawet trawa nie rośnie, tylko wrotycz. Posadziliśmy tutaj sosnę z brzozą i jakoś myśmy sadzili wczesną wiosną, tak jak się nasadza lasy, a w lecie w 97 roku przyszła woda i nam to wszystko niestety wymokło. I później już żeśmy nie nasadzali. A tu piękne jeziorko. Też dobrze. Woda zejdzie, będzie sianko. Piękny księżyc. O, widać go teraz lepiej. Teraz go ładnie widać, tak. I dziura w pokrecie. I ptaszek jakiś poleciał. O, i jest pierwsza gwiazdka. Tam między chmurkami. Zobaczcie, ile tutaj jest kretowisk. I tak tutaj idę i można sobie zaśpiewać. Tu na razie jest łączysko, ale będzie San Francisco. A tam, gdzie to potężne kretowisko, będzie stał nasz bank. Będziemy łapać krety, sprzedawać albo ziemię spod kretów. Ale jaka wielka kupa. Stań przy niej. Znaczy wielki kopiec. Zobaczcie, jakie kopczysko. Tutaj to chyba cała rodzina kretów mieszka. Obok jest taki drugi, ale już zdecydowanie mniejszy. A normalny kopiec wygląda tak. To sobie teraz porównajcie. One się zemściły. Jak ręce. Strasznie ten. Co? Tu i dziki ryją, muszę jakieś robaki muszą tu być. Ale nie ma teraz dzików. No nie ma dzików, ale zawsze tak. W tym miejscu były zryte przez dziki. Pędraków na najprawdopodobniej jest dużo, albo turkuci. Dżdżownice.
na tej górce, taka żyzna górna. No krety uwielbiają, dżdżownice uwielbiają, właśnie pędraki, dziki też. I ta łąka tutaj była bardzo... Tu, zwłaszcza tu nawet widać, jeszcze jest po... No taki, tu po, jeszcze jest po dzikach. Po takie po... Dziki kochały tą naszą łąkę. Mój mąż już niekoniecznie je kochał, bo tak ją zdewastowały, że no niestety wyglądała jak po zaoraniu. A tutaj, zobaczcie, no czegoś takiego to ja sama jeszcze nie widziałam. Zaczyna się od tej strony i patrzcie, jeden raz przy razie. Ale ono idzie od ale tam, pruł. Ono aż tam on idzie, o. Taki widać ślad. Tak, ale pokazuję tylko kawałek, nie? Raz przy razie. Robi się już szarówka. Dzień chyli się ku zachodowi. No a my pomalutku wracamy. Dotlenieni, wypoczęci. Bo jednak siedzenie takie w domu wyciąga, tu człowiek jest cały tydzień aktywny i jak przyjdzie taki dzień wolny, to nie wie, co ma ze sobą zrobić. Święta, pierwszy dzień już dobiega, można powiedzieć, końca. Jeszcze kilka godzin i pójdziemy spać. No i co, no w tym roku to takie, tak żeście się pytali w komentarzach, co Edziu taki smutny wczoraj pod filmem było. No niestety jest to pierwsze Boże Narodzenie bez Edzia mamy. Kobieta bardzo wspaniała. Dużo się od niej nauczyłam. Dużo przepisów takich właśnie przekazała. I takiej no wiedzy z dawnych lat, którą też posiadała moja babcia. Moja babcia już dawno nie żyje. I tutaj jeszcze mogliśmy gdzieś tam czerpać, a dzisiaj już Edzia mamy nie ma. Agnieszka jest chora i tak, no nie do końca. Jest radość, bo jest, ale nie do końca człowiek jest uchachany od ucha do ucha. Także takie jest życie. I tutaj dzisiaj tak na koniec powiem wam, radujcie się, cieszcie się każdą chwilą, korzystajcie z niej. Bo jutro może już nas nie być. Jutro drugi dzień świąt. Spędzajcie go z rodziną, z bliskimi. Celebrujcie ten czas. No i zwracajcie uwagę na to, co jest najważniejsze. Bo nie stół, nie to, co na stole, ale to, co tutaj. To, co obok, rodzina, to jest najważniejsze. To są bezcenne chwile. I też, jak będziecie wsiadać, już wracać do domów, życzę wam szczęśliwych tych powrotów, żebyście wrócili cało, zwolnijcie, zdejmijcie nogę z gazu, jedźcie nawet 2 godziny dłużej, ale życzę wam, żebyście dojechali cało, żebyście mogli za rok celebrować tą chwilę w takim gronie, w jakim teraz jesteście, żeby nikogo nie brakło, a daj Boże, żeby grono się powiększało. Tego wszystkiego. Żeby bociany na wiosnę wróciły. Tak, żeby bociany dopisały, żeby Polaków nie ubywało, żeby rodziny były rodzinami, nie waśniły się, nie darły kotów ze sobą. I tego też wam życzę, żebyście po świętach dalej mieli takie serduszka jak wczoraj, dziś, jutro, żeby to nie było tylko te 3 dni, żeby to przeniosło się na cały rok, na cały kolejny rok, do następnej Wigilii. A dzisiaj, no cóż, my sobie tutaj jeszcze pospacerujemy, a z wami się żegnamy. Trzymajcie się. Do jutra, do grzybobrania.